Jak może wyglądać konfrontacja świni domowej z niedźwiedziem? Przekonajmy się. To niedźwiedź czarny, Baribal. Widać, że ma ochotę na wieprzowinę. Świnia natomiast nie zamierza się poddać. Od samego początku wysyła sygnały, że będzie walczyć. Niedźwiedź traci pewność siebie. Widać, że nie jest do końca przekonany do tego ataku. To źle wróży drapieżnikowi. Niedźwiedź długo kombinuje, jak i czy w ogóle przechodzić przez ten płot. Ewidentnie waha się, bo pokonanie takiego płotu dla niego to żaden problem. Problemem może być natomiast to, co spotka go za płotem. Wreszcie się zdecydował. Świnia od razu przystępuje do obrony. Na dodatek drugi osobnik w zagrodzie także przyłącza się do ataku. Niedźwiedź całkiem już traci pewność siebie. I teraz najciekawsze. Przeskakuje przez płot niczym gazela. O ile w tamtą stronę nie mógł sobie poradzić, teraz robi to z łatwością. To ewidentnie młody, bojaźliwy i niedoświadczony jeszcze osobnik.